ale także jestem fascynatem wszystkich innych zwierząt. Mieszkam w Myszkowie, niedaleko Częstochowy, i przede wszystkim lubię mądrze zarabiać, mądrze coś robić. Dlatego też jestem dzisiaj tutaj z Wami podczas tego webinaru. Mogę uczestniczyć. Mam nadzieję, że mnie słychać. I jeśli możecie, to proszę o potwierdzenie mnie tutaj, że jestem słyszalny, że wszystko jest jak najbardziej okej. Okej, dziękuję. Może na początek tego webinaru wyłączę czat. O, to coś mi się kłóci. Wyłączę czat. Na zadawanie pytań będzie po prostu chwila później, więc pod koniec tego webinaru, który tutaj będę starał się przeprowadzić jak najbardziej sprawnie. Tytuł tego webinaru to było przede wszystkim powiedzenie o narzędziach internetowych, bez których marketing internetowy, budowanie wizerunku, próby tutaj działania MLM online, a także generalnie budowania biznesu w oparciu o właśnie o internet, jest po prostu pozbawione wszelkiego jakiegoś sensu. Dlatego te narzędzia to przede wszystkim to hosting, czyli takie miejsce w sieci, autoresponder, narzędzie do wideomarketingu. Tutaj pod tym narzędziem do wideomarketingu może być naprawdę wiele rzeczy. Hosting, to może teraz trochę więcej o tym powiem, jest to przede wszystkim miejsce na stronę www. To jest taki komputer gdzieś w sieci. Może być taki sam jak twój, z którego korzystasz, jeśli to jest oczywiście oprócz laptopa. I po prostu na nim jest składowana twoja strona www, którą każdy po wywołaniu domeny po prostu z tego komputera czerpie się dane i wyświetla się strona www. Domena to jest właśnie to www.dariuszdubik.pl. Jest to sama nazwa, która jest przypięta do tego hostingu. Oraz filmy. To właśnie na tym hostingu składowane są wszelkiego rodzaju filmy marketingowe, filmy związane z działalnością i tym podobne. Kolejnym narzędziem niezbędnym do bycia w internecie to jest autoresponder. Autoresponder tworzy nam listy, sprawia, że ten biznes staje się automatyczny. To znaczy, teraz, kiedy ja prowadzę ten webinar, może ktoś wpisuje się właśnie na moją listę gdzieś w internecie. Myślę, że każdy z Was to wie, jednak dla takiego porządku, dlatego, żeby być jakby spokojnym i sumienie, mówię o tym, że tworzenie listy jest w dzisiejszym czasie podstawową i umiejętnością, podstawową rzeczą, którą trzeba robić, żeby zaistnieć w internecie, móc coś robić, móc być zauważalnym i tym podobne rzeczy. Zarabianie na relacji z listą. Tutaj jest pewna właśnie taka zmiana, bo wszyscy mówią, że zarabianie z listy, pieniądze z listy, pieniądze będziesz miał, kiedy będziesz miał listę i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście nieprawda. Zarabianie na relacji z listą to jest ten moduł, który tutaj. Trzeba mieć relację, czyli trzeba ją budować. No nie da się budować relacji z jakimiś kontaktami, nie mając narzędzia ku temu. Ja z własnego doświadczenia wiem, że generalnie nie wysyłałem nigdy takiego zbiorowego mailingu z własnego adresu mailowego, jednak słyszałem kilka razy
wypowiedź ludzi, którzy właśnie w ten sposób próbowali coś zrobić. Wysłać ze swojego własnego konta mail do 50 czy 100 osób, które mieli gdzieś tam w kontaktach. Oczywiście kończyło się to tym, że mało kto ten list otworzył. Dwa, nie było widać, nie było nikt ten właściciel nie miał podglądu, czy ta wiadomość została otwarta, czy ktoś kliknął w link, czy w ogóle coś się zadziało. I kończyło się to fiaskiem i praktycznie porażką totalną, bo takich rzeczy się nie robi. Nie wysyła się z własnego konta mailowego po prostu tak dużej wysyłki do 100, do 200 osób. Do tego jest odpowiednie narzędzie. Tym narzędziem jest autoresponder. Autorespondery są naprawdę różne. Jest wiele firm na rynku, które świadczą te usługi. Jedne gorsze, drugie lepsze. Tak jak to w życiu bywa. Wideomarketing, który sam mnie tutaj bardzo pociąga z tego względu, że jest mi jakby bliski. Jest to przede wszystkim podnosi konwersję o 50%, szacunkowo 50%. Film sprawia, że osoba, która wchodzi na stronę, jest bardziej zainteresowana treścią, bardziej zainteresowana tym, co ten film mówi. Jest to niezbędne narzędzie dla tych, którzy chcą dać czadu. Tak tutaj napisałem, ale chciałbym to po prostu zaznaczyć, że przyspiesza, po prostu przyspiesza, bo jeśli 50% osób na Twojej stronie po prostu spędzi dłużej czas niż 10 sekund, tylko będzie to 5, 8, 10, 20 minut, to już to jest sukces. Sukces zawdzięczony tym, że ty nakręciłeś jakieś wideo. I każdy może to robić. Każdy dosłownie teraz ma w laptopie, czy w swoim komputerze, czy może iść do sklepu i za 20 parę złotych kupić kamerę i nakręcić wideo. Oraz umieścić go na stronie www. I zresztą jak przyjrząc się tym wszystkim wielkim firmom, które prowadzą swoje strony www. To na tych stronach jest bardzo dużo wideo i one sprawiają, że te strony zaczynają bardziej żyć. Jak sobie poradzić z natłokiem technicznych spraw? Ja, jako informatyk, jako osoba, która pomaga ludziom w internecie, który po prostu zajmuję się tym na co dzień. Wiem, że wiele osób sobie nie radzi totalnie, albo wręcz czuje się zagubiona w tych technicznych sprawach związanych właśnie czy to z wideomarketingiem, czy z hostingiem, czy z autoresponderem. Po prostu jest to trudne, pomimo to, że wszyscy producenci starają się uprościć to do maksimum. Jednak zawsze znajdzie się ktoś, kto nie będzie w stanie kliknąć tam, gdzie trzeba, i nagle mu się przeglądarka podwiesi, co sprawi wielkie po prostu przerażenie w oczach, i tudzież zamknięcie całego komputera i uruchomienie ponownie, bo czasami albo tylko to pomaga, albo osoba, która jest przerażona, wpada tylko na ten jedyny pomysł, który po prostu jej wpadnie do głowy. Dlatego rozwiązania jest kilka. Można zatrudnić kogoś, kto nam pomoże. To oczywiście jest jakby zlecenie komuś pracy. Trzeba oczywiście dobrze dobierać ludzi. Jest taki portal zlecenia.net.pl i tam można znaleźć ludzi, którzy wystawić aukcje, którzy mogą zrobić coś dla nas. Nauczyć się obsługiwać wszystko samemu, czyli rozwiązanie związane z nauką, z uczeniem się obsługi pewnych narzędzi. I tutaj ma to plus, że ktoś, kto się nauczy, to może nauczyć innych, to jest raz, a dwa, po prostu obcinają się koszty naszego zlecenia komuś kolejnych naszych prac, a jak wiadomo, w internecie i w działalności takiej online wizerunkowej cały czas jest co robić, więc opłaca się zainwestować w wiedzę. Ja sam kilkakrotnie uczyłem osoby, czasami raz mi się spotkało, że
że uczyłem offline osoby około 60, który chciał się nauczyć się obsługi komputera. Chciał się po prostu nauczyć tego wszystkiego. Dla niego to była czarna magia, nie umiał nawet pisać na klawiaturze, ale chciał i trzeba przyznać, że po 10 spotkaniach on był w stanie napisać maila, napisać podanie, obsłużyć komputer, włączyć, wyłączyć, poradzić sobie, po prostu sobie poradzić w internecie, znaleźć informacje, skopiować zdjęcie, wysłać zdjęcie i te wszystkie podstawowe rzeczy. Dla mnie jest to proste, dla Ciebie pewnie też, że po prostu pstrykniesz palcem i to jest już zrobione. I to jest śmieszne, co w tym momencie mówię. Ja Cię w 100% rozumiem, ale dla tego człowieka było to trudne. Natomiast no chciał i to zaowocowało. Do dzisiaj sam sobie jest w stanie poradzić. Nie potrzebuje mojej pomocy już od ponad pół roku i sam sobie radzi, więc to on zainwestował, ale to mu się zwróciło. Kolejną rzeczą jest wykorzystywać narzędzia, które ułatwiają życie. Ja tak napisałem kolokwialnie trochę i może mało zrozumiale, ale chodzi o to, żeby wykorzystywać narzędzia, które jakby same w sobie mają taką tendencję do łatwości. To znaczy, one same w sobie są proste, same w sobie są intuicyjne, same w sobie skupiają kilka rzeczy i sam skrypt robi za nas połowę działania, które musielibyśmy normalnie wykonać sami. A więc to są jakby takie drogi. Oczywiście można jeszcze wyszukać kilka takich rozwiązań. Jednak ja bardzo postawiłem w ostatnim czasie na takie narzędzia, które ułatwiają życie, które są zintegrowane z wielu stron i po prostu dzięki nim udaje się w prosty sposób tutaj zrobić duży postęp. I takim, można powiedzieć, narzędziem, czy te pakietem narzędzi jest pakiet Host and Profit, który rzeczywiście, tak jak to zdjęcie pokazuje, jest taki powerowy, to znaczy powerowe tutaj hostingi mają, ponieważ ten pakiet daje nam taką łatwość poruszania się po narzędziach internetowych. Ludzie, którzy to stworzyli, wyszli z takiego założenia, że no, bardzo duża część, 98% ludzi nie umie obsługiwać narzędzi, albo się gubi, albo wynajmuje kogoś, kto umie to zrobić. I dlatego stworzyli pakiet, który będzie skupiał w jednym miejscu wszystko, dołożyli do tego swoje szkolenia, dołożyli do tego program partnerski i wypuścili to na rynek. A że firma jest dość prężna, że działa od 12 lat, to mogli to puścić w świat po bardzo niskiej cenie. Ale czym tak jest ten host, ten profit? To, tak jak mówiłem, jest to po pierwsze pakiet narzędzi internetowych, które zmieniają diametralnie podejście i wykorzystanie ich, i przede wszystkim dają szansę nauczenia się tego od A do Z samemu, czasami z pomocą zespołu, który się tworzy, z pomocą kogoś, kto umie w naszym zespole. I to jest druga strona, że to jest program partnerski. Właścicielem Hostem Profit jest GVO. Jest to, tak jak powiedziałem, od 12 lat. Jest ona właścicielem i założycielem właściwie. Tutaj jest Joe Terin, ale oni jako firma posiadają swoją serwerownię, są właścicielem wszystkiego, więc oni mogą w tym momencie dać bardzo niską cenę przez to, że są właścicielami, czyli oni dają to, co mają. Jak wykorzystać narzędzia Host and Profit? To przede wszystkim automatyczne, ja tutaj napisałem, choć to powinno być w cudzysłowie, założenie bloga, to znaczy, że już przy tym pakiecie nie trzeba ściągać paczek WordPressa, wgrywać na serwer, łączyć je po FTP,
później myśleć, co z tą bazą, co tam wpisać, bo czasami w różnych hostingach i tak dalej, i tak dalej. Nie, tutaj klikamy, wpisujemy to, o co proszą, czekamy i pojawia się blog. Blog, który ma też w swojej obsłudze pewien templatkę, którą samemu można sobie dostosować do swoich potrzeb, zmieniać kolory, wgrywać nagłówki. Gotowe już są nagłówki, można je wykorzystać, więc to wszystko można samemu zrobić. Tworzenie strony przechwytującej z własnym wideo. Ostatnio jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak to narzędzie działa. To jest Easy Video Producer. Ale to narzędzie zmienia diametralnie wideo marketing. Ja nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. Myślę, że w takim samym stopniu jak ja, że do tej pory, żeby nakręcić wideo, to ja musiałem wziąć kamerę, statyw, postawić, nagrać, to jeszcze pół biedy, nagrać to wideo, później wrzucić to do konwertera, który przekonwertował na dobry format. Oczywiście wcześniej musiałem to przyciąć z przodu i z tyłu. Wziąć to na dobry format, przerzucić, wrzucić na hosting, z tego hostingu wziąć kod i pobrać link, kod, playera, wstawić na stronę. Oczywiście musiały być odpowiednie pliki i tak dalej, i tak dalej. Nie będę już więcej mówił, bo rozumiem, że można się ciężko tego słuchać. Natomiast teraz to robi się za pomocą kilku kliknięć. Dosłownie klika się po prostu, żeby nagrać, później, żeby to wyedytować, i to wszystko za pomocą przeglądarki internetowej. Nie trzeba mieć gdzieś kodera i tak dalej. Dodatkowo to wideo na stronę wstawia się po prostu klikając kolejny klawisz myszki, i na końcu dostajemy gotową stronę, którą znowu bierzemy i edytujemy tak, jak to w edytorze tekstur się robi, czyli klikając i zmieniając tekst, klikając, wstawiając nasze tutaj zdjęcia. I mało tego, mamy do dyspozycji kilkadziesiąt szablonów stron przechwytujących, i kiedy to nasza strona zostaje wyprodukowana, w tym momencie dostajemy link i mamy gotową stronę. Możemy ją, tą stronę, pobrać, wgrać sobie na osobną domenę, jak już tam sobie chcemy. Nie, ale najważniejsze jest to, że tam jest nasze wideo, wszystko jest gotowe, ładnie wyglądające, i można sobie po prostu zacząć to używać. Więc przestaję ja już myśleć o tym, jak to nagrać, jak przekodować, czego użyć, a może ten koder inny i tak dalej. Tylko po prostu skupiam się wtedy na nagraniu dobrego wideo, a resztę za mnie robi narzędzie. Jest taki problem, że host and profit jest po angielsku. Dla tych osób, które nie umieją angielskiego, może to być problem. Tak jak ja napisałem, ale ja nie umiem angielskiego. Ja też w 100% nie umiem angielskiego, i czasami tam jest to dla mnie jakieś, szczególnie w instrukcjach obsługi, jest to jakieś tabu dla mnie. Jednak po to stworzyłem tutaj htprofit.pl, że tam zamieszczam różne poradniki właśnie na te tematy związane z tworzeniem, z wykorzystaniem narzędzi, czy też choćby krótkie omówienie programu partnerskiego. Ale przede wszystkim tam o narzędziach mówię, i także tam docelowo będzie miejsce też na inne poradniki z tym związane. Ile to kosztuje? Bo to zazwyczaj jest takie pytanie, ile to kosztuje. I opłata jest tylko 1 dolar. Tutaj firma przez 7 dni, można sobie wypróbować wszystkie narzędzia przez 7 dni, zapłacić tylko 1 dolara, czyli 3 złote. Około tam 3,30, chyba 8 jest kurs, jeśli się nie mylę. Więc po 7 dniach to kosztuje 9,97, więc też niewiele, bo to jest raptem około 30 zł, 30 zł na miesiąc korzystania z naprawdę dużego potencjału. Chociaż w skład pakietu jeszcze wchodzi pokój do wideokonferencji, tak jak tutaj widzicie. W skład pakietu wchodzi
Także szkolenie tutaj wchodzi także całe zaplecze GVO, które daje, czyli banery i tak dalej, i tak dalej. Trochę są polimitowane, na przykład pokój do wideokonferencji jest na 5 osób, ale do ćwiczeń to spokojnie wystarczy. Oczywiście można się upgrade'ować tutaj do lepszej wersji, ale 30 zł to jest naprawdę niewiele za pakiet narzędzi, które mamy w jednym miejscu i to jeszcze dobrej klasy narzędzi, bo GV od 12 lat zajmuje się hostingiem i autoresponderem i tym podobne. Dodatkowo, bo to jest dodatkowa rzecz, jest program partnerski, czyli każdy może polecać ten produkt, polecać innym osobom. I w tym momencie można zarobić dodatkowe pieniądze, które ktoś kiedyś przeliczył, jak to jest, to tam bardzo duża kwota wyszła, jeśli by wypełnić całą matrycę, bo tutaj się tworzy taką matrycę, czyli każda osoba polecona przez Ciebie może mieć cztery bezpośrednio polecone i kolejny poziom się znowu każdy może mieć po cztery. Trochę to skomplikowane, nie będę w to wnikał. Faktem, że jeśli dwie osoby zasponsorujesz, czy skorzystają z Twojego linku przy wpisywaniu się, przy korzystaniu z produktu, wykupywaniu produktu, no to Ty otrzymujesz tam niecałe $10, czyli tyle samo, co Cię kosztuje hosting, natomiast cztery osoby to już jest $20. To mniej więcej tak to wygląda. Oczywiście to nie wszystko, bo to jest tylko w pierwszym miesiącu, natomiast po pierwszym miesiącu każdy dostaje po 5% od każdej osoby i dodatkowo 20% od dochodu danej osoby przez nas poleconej, czyli przykładowo tutaj, jeśli cztery osoby są w drugim miesiącu u Ciebie w strukturze i używają produktu i każda zarobiła $100, no to jak tutaj widać, od czterech osób dostaje się po $0,5, czyli od 10, tak? Razy 4 plus po 20 od każdej, bo każdy zrobił $100, no to 20% to jest $20 i w tym momencie powstaje $82. Ja mówię, to jest dodatkowa rzecz, żeby wykorzystać, żeby można mieć, jeśli można mieć to wszystko za darmo, to czemu tego nie zrobić? Natomiast to są pieniądze. Dodatkowo one oczywiście mogą zostać zwiększone przez pewną pracę, którą się włoży, a więc przez pewne takie działania, czyli polecenia produktu, jeśli określoną ilość osób polecimy przez siebie, no to otrzymamy oczywiście więcej. Dodatkowo można powiedzieć, że to jest taka, zaczynamy tworzyć taką szkołę marketingu internetowego, taką mini szkołę marketingu internetowego za 30 zł miesięcznie, bo warto, bo tyle to kosztuje, tak? I w tym takiej naszej mini szkole głównym wykładowcą jest Jacek Dudzic na razie. Może będzie ktoś jeszcze, że tak powiem, z większej elity, chociaż już Jacka Dudzica każdy zna i mniej więcej wiecie, o jakiej klasie tutaj kompetencji mówię. Dlatego ten pakiet kosztuje tylko $1 przez 7 dni i warto go wykorzystać. Jak się zarejestrować? Tutaj wchodzimy przez ten link, po czym wypełniamy formularz od góry, podajemy kartę kredytową, bo płaci się kartą kredytową i dostajemy na maila dostęp. Ustalamy sobie hasło oczywiście i później możemy się zalogować i korzystać z produktu od razu bez zbędnego czekania.
Ten pakiet jest, tak jak powiedziałem, dość dobry. Można powiedzieć, że jakość do ceny jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie, bo od tylu lat firma zajmuje się tym.